Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wywiadzie dzisiejszego dnia i moim dzisiejszym gościem jest poseł Konfederacji Michał Urbaniak. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie sposób dzisiejszego wywiadu zacząć z panem, konkretnie od innej sprawy niż tweet pana Gduli, w którym mówił, że 3 posłów Konfederacji jest zaszczepionych i jak to oni mogą nie popierać segregacji sanitarnej czy tam paszportów covidowych. No a czy to widać po prostu, że pan Gdula jest człowiekiem o jednowymiarowym myśleniu i niespecjalnie, jakby mam wrażenie, próbuje zauważyć pewien fakt, że chodzi też o wolność i godność każdego człowieka, który właśnie powinien decydować w sytuacji, w której mamy szczepionkę, której skuteczność, jak widzimy, obniża się z czasem, a co innego było też obiecywane, więc ludzie mają prawo decydować o tym, czy w ogóle chcą się szczepić, czy nie. Ja panu Gduli zdążyłem odpowiedzieć dzisiaj, że po prostu nie kompromituj się pan. Weź pan się za coś poważnego, bo nie wydaje mi się, żeby poseł Gdula był odpowiednią osobą do oceniania jakiejkolwiek moralności, przypominając jego wypowiedzi na temat na przykład osób, które potrzebują leczenia, osób, które zostały poddane przymusowej eutanazji. Cytuję z pamięci, wspomniał o tym, że no przecież chodzi o osoby, które są w stanie same na przykład coś zjeść, no to podajmy w takim razie temu pacjentowi obiad, zobaczymy czy zje. I mniej więcej takimi wypowiedziami pan Gdula stał się znany. Więc ja nie widzę tutaj powodu, żeby z panem Gdulą wchodzić w jakąkolwiek dłuższą konwersację czy dyskusję. Ja uważam, że właśnie szczepienia powinny być dobrowolne na COVID-19, że Polacy mają prawo decydować, a pan Gdula, no jak to pan Gdula? Napisał pan na Twitterze, parafrazując, że pan wziął na siebie brzemię i sam stestował skuteczność tej szczepionki. No trochę tak napisałem złośliwie, ponieważ no, nic mądrego panu Gduli chyba nie wyszło z tego tweeta, więc w żaden bardzo poważny sposób nie ma sensu mu też odpowiadać. Ale tak trochę jest, no to też oczywiście jest jakaś tam próba weryfikacji na samym sobie najlepiej w tym wypadku niektóre rzeczy testować, tak? Ja przetestowałem na sobie, no póki co jestem zdrowy, ale ja już nie wiem, czy to jest kwestia mojej naturalnej odporności czy szczepionki, bo już za chwilę rząd będzie próbował i mnie zmusić do tego, żeby wziąć trzecią dawkę, ale póki co to skutecznie mnie do tego zniechęca. No ale jednak mamy dzisiaj rekord zakażeń, mamy przeszło 50 tysięcy chorych na COVID-19, a wczoraj minister Czarnek zamknął uczniów w domach przed komputerem w ramach zdalnego nauczania. Tak, od czwartku, czyli od jutra uczniowie lądują na tak zwanym właśnie zdalnym nauczaniu. No, tyle obiecywał, że nie będzie lockdownu. Dwa razy we wrześniu. Właśnie, już mamy. Właśnie, dwa razy już obiecywał, że nie będzie lockdownu w edukacji, a jednak zmienił zdanie. No, teraz pytanie, kto w rządzie decyduje o szkołach? Czy minister zdrowia, czy właśnie minister edukacji i nauki? No, mamy odpowiedź po tym, że od jutra lockdown w szkole. To spowoduje wiele innych problemów też dla rodzin, dla ludzi, którzy przecież mają dzieci, ktoś z tymi dziećmi musi zostać w domu, czyli automatycznie też robi się lockdown dla przynajmniej jednego członka rodziny, dorosłego członka rodziny. A co do wysokości zakażeń, no tak, mamy sporo zakażeń, ale wielu ludzi też już tego COVID-a raz przeszło, już było też szczepionych, więc przynajmniej w teorii spora część z nich przejdzie tego COVID-a w sposób w miarę łagodny. Ale patrząc na zgony, mamy większą średnią zgonów niż inne. Właśnie tutaj mamy drugi problem, czyli sam system ochrony zdrowia oparty na błędnych założeniach, czyli zamiast też próby leczenia i samych osób zakażonych COVID-em i osób, które mają też inne choroby, bo tu jest większy problem moim zdaniem, czyli niedocieranie z systemu ochrony zdrowia do osób, bądź nieprzyjmowanie do szpitali osób, które potrzebują pomocy z powodu na przykład chorób immunologicznych, chorób takich jak rak czy chorób serca, to też ludzie umierają i to są te nadmiarowe zgony w dużej części. A co do kwestii jeszcze COVID-a,
cały czas apelujemy też o to, żeby w końcu wprowadzono lek na COVID, żeby w końcu te prace zostały zakończone. Mówi się, że ministerstwo jest też pozytywnie nastawione do amantadyny i pochodnych tego środka. No to w takim razie zacznijmy systemowo działać, a nie tylko sprowadzać to na boczny tor. Jak już będzie odpowiednia liczba ludzi zaszczepiona, to wtedy pomyślimy o leku. No, ktoś tu chyba chce zarobić. Ktoś tu chyba chce zarobić i to dobre pieniądze, bo więcej ludzi się zawsze zaszczepi, skoro chcemy zaszczepić. Chcą zaszczepić. Szczególnie, że szczepionki darmowe są w teorii. No, ze szczepionki płacimy my wszyscy, bo płacimy za nie w podatkach. I tak to wygląda, że takie firmy jak Pfizer po prostu zarobią bająskie sumy na tym właśnie, że zaszczepią bardzo dużą grupę ludzi. Ale trzeba pamiętać, że nie wszyscy będą chorować na COVID, a bynajmniej nie w tym samym czasie. Więc leki dotarłyby do mniejszej ilości ludzi, mniejsza liczba ludzi musiałaby z tych leków skorzystać. To by się wiązało z niższymi kosztami, to by się wiązało z mniejszymi zarobkami dla takich firm. Więc ja bym tu upatrywał też lobby, które na pewno próbuje na tym zarobić poważne pieniądze. Nie mówię, że jest to czynnik decydujący, ale na pewno istotny. Spodobało mi się wyrażenie pana, że tak zwane zdalne nauczanie, bo ja jako uczeń szkoły, technikum czwartej klasy mogę potwierdzić, że przez ostatnie te 3 lata to było tak zwane nauczanie, no bo wiadomo, przed tym komputerem nauczyciel po pierwsze nie ma żadnej kontroli nad tym, co tam uczeń robi, czy on faktycznie jest, czy nie śpi, czy na przykład robi coś innego na komputerze i wszyscy tak naprawdę udajemy, że się uczymy, a odbija to się na wynikach tych uczniów, ale minister Czarnek skutecznie obniża poziom na maturze, żeby te matury, żeby wyniki z tych matur nie były jakoś drastycznie różne. No i jest parę roczników, które stracą na tym też w przyszłości właśnie. Stracą między innymi dlatego, że będą obiektywnie gorzej wykształcone, bo trzeba pamiętać o tym, że szkoła to nie tylko kwestia samego przyswajania materiału, samego też testowania, ale też kwestia socjalizacji, kwestia kontaktów międzyludzkich. Jest wiele aspektów pozytywnych. Niektórzy to praktycznie się nie znają w tych klasach. No właśnie, więc jakie te dzieciaki będą miały wspomnienia po swoich szkołach średnich. Z najlepszych lat życia, nie? Ja pamiętam bardzo dużo fajnych rzeczy ze swojej szkoły średniej. Mądrzejszych i mniej mądrych, zajęć lepszych i gorszych, ale przynajmniej jest to jakieś doświadczenie. Ciężko nabierać realnego doświadczenia siedząc w domu przed komputerem, bądź w łóżku jeszcze nie wychodząc spod kołderki na zajęciach. No tak niestety to też dzisiaj wygląda. Myślę, że obniżanie też poziomu samych testów no, nie będzie w przyszłości pomagało uczniom, późniejszym już pracownikom czy studentom z kilku powodów. Po pierwsze, faktyczne mniejsze wymaganie co do tego, co człowiek ma wiedzieć wychodząc ze szkoły. A druga rzecz, to też mniejszy prestiż polskiej matury na arenie międzynarodowej. Jeśli ktoś chciałby iść na uczelnie zagraniczne, to może mieć większy problem po polskiej maturze. Więc ja nie widzę tutaj żadnych realnych plusów lockdownu w edukacji. Znaczy, pamięta pan, polska matura i tak jest słabo respektowana nawet na polskich uczelniach, bo jak był przykład, nie pamiętam teraz czy z Ukrainy, czy z Białorusi, jak były matury na 100% i że właśnie na uczelni w Poznaniu było więcej Ukraińców przyjętych niż Polaków. Tak, interpelowałem w tej sprawie. Tutaj też współpracowałem w tej kwestii z działaczami Młodzieży Wszechpolskiej z Poznania właśnie, czy z Pomorza. Z racji, że sam jestem z Pomorza. No i sytuacja nie była dobra. To wynika z kilku czynników. Pierwszym jest to, że uczelnie dostają dobre pieniądze za studentów zagranicznych. Uczelnie nie weryfikują do końca, jak i co to są za matury, które ci potencjalni studenci przynoszą. Uczelnie dostają ekstra kasę za to, że jest wyższy stopień umiędzynarodowienia uczelni. To wszystko to są konsekwencje ustawy Jarosława Gowina. Ustawy, która de facto wcale w tym systemie nauki wyższej nie wprowadziła dobrych
zmian, jak widzimy. No i to też powoduje jeszcze jedną rzecz, rażącą niesprawiedliwość tego, że już to nie jest tak, że polscy studenci, potencjalni studenci, kandydaci są traktowani równo, oni są po prostu traktowani gorzej. To już nawet nie jest kwestia właśnie rozróżnienia, czy braku rozróżnienia studentów i tylko patrzenia na ich kwalifikacje, ale jawna dyskryminacja polskich studentów. Na to nie może być naszej zgody. W tej sprawie byłem u wiceministra Rzymkowskiego, w tej sprawie interpelowaliśmy. Wiem, że pewne ruchy ze strony ministerstwa też zostały w tej sprawie podjęte, bo zobaczyli, o, jest problem. No, ale ta sprawa jeszcze będzie się z nami ciągnąć i ona jeszcze jakiś czas z nami zostanie. Ale żeby internet tego nie nagłośnił, pewnie by nic nie było zrobione w tym kierunku. Bardzo możliwe, żeby się niewiele wydarzyło, bo my byśmy się też na przykład jako Konfederacja mogli o tym nie dowiedzieć. Stąd myślę, że ważny jest Państwa głos, ważny jest głos obywateli i to, żebyście takie też telewizje internetowe rozkręcali, no bo posłowie to nie są cudotwórcy. Jak nie wszystko wiedzą. Jakby Państwo poszli z nami na salę plenarną, to naprawdę jestem w stanie pokazać sporo takich o niskim ilorazie inteligencji, ale nie będziemy się wyzłośliwiać, więc tak, trzeba zgłaszać, trzeba pokazywać problemy. My jesteśmy od tego, żeby pomagać w ich rozwiązaniu. Dobrze, dziękuję bardzo za wywiad. Moim gościem był Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.